Czy nowy kolejny filmik odnośnie usługi Gmail i arkusza kalkulacyjnego. W tym filmie omówię scalanie komórek, wyrównanie tekstu w komórkach, zawijanie tekstu w komórce, obrót tekstu w komórce i zapisanie gotowej pracy w określonej lokalizacji. A więc otwieramy nasz arkusz. Pracujemy na tym samym arkuszu co poprzednio. Usuwamy tutaj ten wykres, bo w tej chwili jest nam niepotrzebny. I pierwsze mamy scalanie komórek, wyrównanie tekstu w komórkach. A więc mamy tutaj dwa zestawienia. Tutaj tego zestawienia nie możemy scalić, dlatego że to są obliczenia. Tutaj również mamy problem, dlatego że my mamy już wypisaną tabelkę zestawieniem z gotowymi wartościami. Natomiast jeżeli chciałbym zrobić nowe zestawienie, na przykład zatytułować je porę roku, a więc tutaj sobie najpierw zrobimy tak wiosna. Wiosna, lato, jesień, zima. I teraz mamy tutaj 6, 9, 4 i 6. Tutaj mamy 9, 2, 4, 9. Mamy tutaj zestawienie. Wyróżnimy je tutaj za pomocą linii. Zrobimy widoczność krawędzi. I teraz chciałbym tutaj do góry przy tym zestawieniu zrobić tytuł pory roku. A więc wpiszemy sobie tutaj pory roku. I teraz chcielibyśmy, żeby ten tekst był na środku tego naszego zestawienia. W związku z czym oczywiście moglibyśmy ten tekst, tutaj skopiuję go i wkleję w tą komórkę. Jeżeli tutaj byśmy ten tekst usunęli, to będziemy mieli rzeczywiście tekst, tytuł pory roku na środku, ale tutaj mamy jeszcze dwie komórki po boku. Ja tutaj cofnę o jedno polecenie do tyłu, żeby były właśnie widoczne te dwa opisy. I teraz, żeby ten opis pory roku był tylko na środku, bez tych komórek obok, zaznaczamy te trzy komórki i następnie wybieramy prawy klawisz i okazuje się, że tutaj możemy usunąć komórkę, usunąć kolumnę, wiersz, komórkę i tak dalej. Także tutaj w tym przypadku nie ma możliwości scalenia komórek. Komórki możemy scalić za pomocą polecenia formatuj, scal komórki i scal wszystkie. To znaczy to polecenie powinno być widoczne w tym, którym wcześniej pokazywałem, tylko nie wiem dlaczego się nie pokazało. Nie widziałem, nie zauważyłem. Robimy scal wszystkie. I teraz jest informacja. Po scaleniu zostanie zachowana tylko wartość lewej komórki. Scalić mimo to, co to znaczy? Jeżeli byśmy scalili, to napis środkowy będzie niewidoczny. Będzie widoczny tylko ten napis po lewej stronie pory roku, ale żeby to było, można powiedzieć, widoczne, wpiszemy tutaj. Moje pory roku. I w tej chwili zaznaczę te komórki. Prawy klawisz nie ma widocznego polecenia. W związku z czym wybieramy formatuj, scal komórki, scal wszystkie. I teraz zobaczcie, mamy pory roku i moje pory roku. Jest informacja o tym, że jeżeli scalę, to tekst, który jest w tej komórce, on będzie niewidoczny. Po prostu zostanie usunięty.
A więc zrobimy OK. Mamy porę roku i to jest w tej chwili jedna komórka, dlatego że jeżeli ja tutaj wybiorę teraz wypełnienie i następnie zrobię wyśrodkowanie tekstu, to zobaczcie, mój tekst jest po środku. A więc możemy sobie tutaj zaznaczyć komórki wszystkie. Tutaj mogę wybrać sobie czcionkę, następnie rozmiar. I teraz co dalej? Możemy sobie zedytować wyrównanie komórek. A więc może być to wyrównanie do lewej strony, do środka i do prawej strony. Nie ma tutaj, tak jak było w edytorze tekstu, wyjustowania. Nie ma tutaj justowania. Możemy zrobić lewo, środek, prawo. Zrobimy sobie środek. Tutaj jeszcze ten nagłówek i te wartości liczbowe pogrubimy sobie. W ten sposób możemy zedytować to. Tutaj jeszcze ustalimy widoczność krawędzi. I mamy w tej chwili zedytowane, scalone komórki. Możemy również połączyć, scalić komórki tutaj, w ten sposób. A więc zaznaczam sobie te dwie komórki środkowe. Prawy klawisz nie ma opcji w tym menu podrzędnym. Tutaj, jeżeli klikniemy prawym klawiszem, scalenia komórek. Musimy wykorzystać polecenie formatuj, scalenie komórki. Zrobimy scal wszystkie. Mam informację, że zostanie tylko z lewej strony. Zobaczymy. OK. Będzie dziewiątka. Nie ma drugiej wartości. Spróbujemy tutaj z inną opcją. Formatuj scal komórki w pionie. I tutaj również jest informacja, że zostanie tylko wiadomość z górnej komórki. A więc sprawdzimy. Robimy OK. W scalonej komórce została tylko wartość, która była nad komórką dolną. Więc było 9 i 4, została nam tylko 9. Tutaj mamy wyrównanie tekstu do środka. Także w ten sposób możemy sobie edytować zawartość komórki, tekstu w komórce. Kolejna opcja, zawijanie tekstu w komórce. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj wiosna. Tutaj sobie zupełnie. Wiosna, moja ulubiona pora roku. Klikam poza. I teraz w jaki sposób spowodować, żeby ten tekst był wyświetlany w całej komórce. A więc jeżeli tutaj mamy tekst zapisany w wierszu 13, tutaj ja teraz spowoduję, że ten wiersz będzie szerszy. Opuszczę po prostu tutaj opcję. A więc chciałbym, żeby ten tekst był wyświetlany w całości w tej komórce. A więc klikam na komórkę, gdzie chcę zawinąć cały tekst. Następnie wybieram polecenie formatuj. Mamy zawijanie tekstu. Mamy przenieść, zawijaj i przytnij. Przenieść to mamy w tej chwili, tak jest teraz. Robimy zawijaj. Jak widzicie, mamy już prawie, że cały tekst widoczny, ale jeszcze tutaj musimy poszerzyć widoczność tej naszej komórki i mamy już cały tekst w naszej komórce. Natomiast jeżeli teraz wybierzemy sobie zawijanie tekstu przytnij, to okaże się, że zostanie obcięta część z lewej i z prawej strony i będziemy widzieli tylko ten tekst, który jest po środku. W związku z czym, żebyśmy mogli widzieć cały tekst, który jest w komórce, robimy zawijaj. To znaczy program automatyczny będzie nam tekst przenosił do kolejnego wiersza w ten sposób, żeby był on widoczny w całości w naszej komórce. Możemy również tutaj lekko poszerzyć widoczność mojej komórki.
Zobaczcie, jeżeli robimy szerszą komórkę, to program powodował to, że tekst jest zrealizowany w dwóch wierszach. Teraz możemy na przykład zedytować jeszcze wysokość mojego wiersza, tak żeby tutaj było to widoczne dobrze. Natomiast jeżeli my tą kolumnę rozciągniemy bardzo mocno w ten sposób, żeby ten tekst zmieścił się nam w jednym wierszu, to wtedy po prostu wystarczy tutaj poprzesuwać szerokość kolumny, jak i również wysokość wiersza i mamy wtedy już cały tekst w naszej kolumnie, w komórce widocznym, przepraszam. Także w zależności od tego, jak chcemy przedstawić nasze wartości, które mamy, opisujące naszą tabelkę, możemy to zrobić na różny sposób. Możemy zrobić tak, żeby program automatycznie nam zawijał tekst, przenosząc poszczególne wyrazy do kolejnego wiersza poniżej, żebyśmy po prostu mogli to sobie w ten sposób odczytać. Jeżeli zrobimy węższą komórkę, to wtedy program automatycznie nam to dostosuje do naszych potrzeb. Także w ten sposób możemy sobie edytować wartości w naszych komórkach. Obrót tekstu w komórce. A więc mamy tutaj, w tej komórce zrobimy to. Zaznaczamy na przykład tutaj te komórki. I teraz chciałbym pobawić się moim tekstem. W jaki sposób on ma być wyświetlany w danej komórce. W tym celu po zaznaczeniu wybieramy polecenie formatuj obrót tekstu. I możemy, mamy tak, brak, to znaczy on jest przedstawiany tak, jak teraz mamy poziomo. Jeżeli zrobimy przechyl do góry, to mamy coś takiego. Cofniemy. Formatuj obrót. Przechyl w dół, to mamy w ten sposób. Obrót ustaw pionowo, to mamy tutaj tekst po prostu literka pod literką jest w pionie. Kolejna opcja, obróć górę, w ten sposób mamy tekst. I jeszcze jedna ostatnia opcja, mamy tutaj w takim układzie i możemy również ustawić sobie kąt tekstu, a więc zrobimy sobie na przykład tutaj mamy minus 75 stopni, to będzie taki układ. Jeżeli zrobimy sobie tutaj kąt 75 stopni, to będzie taki układ. Także w ten sposób możemy sobie edytować ustawienie tekstu w naszej komórce w zależności od tego, co potrzebujemy. I ostatnia opcja, tak jak poprzednio, zapisujemy naszą pracę. A więc w tej chwili, gdybyśmy zamknęli nasz arkusz kalkulacyjny, to program będzie pamiętał to, co zapisaliśmy w tej chwili. A więc ja tutaj napisałem sobie to koniec i zamykam arkusz kalkulacyjny. To znaczy zamknąłem przeglądarkę. Ponownie otwieram. Przepraszam, to nie to. Tutaj arkusz. Otwieram mój arkusz. I program nie zapisał tego, co zrobiłem sobie tutaj. W związku z czym prawdopodobnie pojawił się jakiś błąd i program mi tego nie zapisał. Teraz jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Jak tutaj zapisuję, to robię plik. Pobierz. Zapisujemy to w formacie Excela. I w tym naszym folderze to będzie część trzecia. Natomiast tutaj, jeżeli ja sobie zamiast część druga wpiszę część trzecia, to ja pracuję w dalszym ciągu w tym samym
arkuszu kalkulacyjnym, którym pracowałem poprzednio. Dlatego, że ja tylko zmieniam nazwę tego arkusza, ale nie powoduje tego, że będę miał na przykład trzy różne pliki, które będą pokazywały postępy pracy. Jeżeli chciałbym to, żeby coś takiego było, to wtedy ja tutaj bym musiał otworzyć nowy arkusz kalkulacyjny na moim koncie i tutaj w tym arkuszu pracować. A więc to na przykład by była wersja druga. Tutaj zrobimy sobie plik. Pobierz. Ojej. Plik. Excel. Robimy zapisz. I zapisujemy to w naszym folderze. Teraz zamyka przeglądarkę, po prostu będzie szybciej. Otwieram ją od nowa. Otwieram mój arkusz kalkulacyjny. I jak widzicie, mamy dwa dokumenty, właściwie dwa arkusze kalkulacyjne, które mam na swoim koncie. Mam pokaz działań, część trzecia, to jest to, na którym pokazywałem Wam działanie programu. I wersja druga, to jest ten arkusz, który otworzyłem i w sumie jest w tej chwili czysty. Także w ten sposób możemy sobie pracować w tym naszym programie. Pamiętając, że jeżeli chcemy mieć nowe arkusze, to robimy albo pusty, lub jeżeli pracujemy już w jakimś arkuszu, to robimy polecenie plik, nowy i tutaj wybieramy sobie arkusz kalkulacyjny i wtedy możemy sobie w tym arkuszu pracować. I po zapisaniu mam już gotową wersję, także na tym polega praca w arkuszu kalkulacyjnym, który mamy dostępny na naszym koncie Gmail. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film.